Reprezentacja drugiego liceum ogólnokształcącego w Trzewie została mistrzem województwa w piłce nożnej halowej dziewcząt. Finał wojewódzkiej licealiady odbył się niedawno w Wejherowie. W składzie zespołu drugiego LO, prowadzonego przez Mateusza Srokę, znalazły się zawodniczki Pogoni Trzew. Najtrudniejszy dla Tczewianek był pierwszy mecz turnieju, w którym pokonały 2 do 1 zespół gospodyń z PZS nr 4 Wejherowo. Spotkanie to można określić mianem przedwczesnego finału. Później żaden z rywali nie sprawił czczewskim licealistkom problemów. W finale drugie lot pokonało 7 do 0 czwarte elo Gdańsk. Trzecie miejsce zajęły Wejherowianki.